Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać o książce, którą napisałem dla każdego, kto interesuje się zdrowiem i kto ma problemy w zakresie zdrowotnym. Dlatego właśnie nazwałem książkę Ozonoterapia dla każdego. Z tego powstał tytuł. Chcę powiedzieć, że chyba każdy w dzieciństwie miał taki pomysł, dobrze by było wiedzieć, o czym myślą inni ludzie. Ot, choćby raz. I teraz, kiedy zrobiliśmy się starsi, dorośli, zaczynamy rozumieć, że jest tylko jeden sposób rozumienia tego, przeczytania myśli innych ludzi, to wziąć do ręki książkę i przeczytać. Jedynie, że książka napisana w tym celu powinna być napisana przez autora w sposób otwarty, kiedy autor chce podzielić się swoimi myślami, swoimi wnioskami, chce, aby czytelnik mógł coś z tej książki dla siebie wziąć. I mam dużą nadzieję, że udało się mi właśnie taką książkę dla Państwa napisać i jestem przekonany ponadto, że ona będzie korzystna dla każdego człowieka. Potem ja jeszcze powiem, dlaczego to tak ważne praktycznie dla każdej osoby. Jak powstał pomysł napisania książki? Dlaczego właśnie napisałem książkę? Pacjenci często zadają pytania. Jak działa ozonoterapia, czemu ona służy, co można osiągnąć stosując sposoby leczenia, które ja zastosowuję. I to jest naturalne. Pacjent chce wiedzieć, chce rozumieć, co się dzieje w jego organizmie i często pacjent jest oczytany, pacjent jest przygotowany, bo martwi się tym, co jego boli, co mu dolega. Więc pierwsze pytanie, które położyli podstawy powstania książki, to były właśnie pytania moich pacjentów. Zaczynałem odpowiadać, szukałem razem z nimi te odpowiedzi. Nie było to często łatwo, dlatego że nie mieliśmy gotowych odpowiedzi. Ozonoterapia w Polsce nie jest tak szeroko rozwinięta. Zaczynałem prawie w czasie, kiedy nikt nie stosował ozonoterapię, bo pierwsze swoje zabiegi w Polsce zacząłem około 15 lat wcześniej, kiedy tego praktycznie nikt nie robił, za wyjątkiem parę osób, które jeszcze zaczynali z profesorem Antoszewskim. Profesor Antoszewski na dzień dzisiejszy uważa się jednym z założycieli ozonoterapii w Polsce, jednym z czołowych specjalistów. Niestety już jego między nami nie ma, ale dużo zrobił dla ozonoterapii w Polsce. Jego książka wydana w 97... Tak, tak, zaraz coś... Aha. Halo? A, słychać. Jego książka wydana w 97 roku, ozonoterapia i jego zastosowanie w medycynie, niestety jest już na dzień dzisiejszy niedostępna. Obecne tylko kilku egzemplarzy w bibliotekach, ale nie da się tego po prostu wziąć, kupić, przeczytać i mieć. Dlatego drugim praktycznie powodem było brak takiej książki, dostępnej książki o ozonoterapii w języku polskim, dlatego że mamy my sporo w języku niemieckim, mamy bardzo dużo w języku hiszpańskim, w języku angielskim i rosyjskim, a niestety w polskim języku takich książek nie ma. Więc każdy pacjent mnie pytał, gdzie można cokolwiek, jakąkolwiek informację uzyskać ciekawą na ten temat, i powstał pomysł napisania książki. Poza tym 15 lat praktyki i ponad 30 tysięcy wykonanych zabiegów, to są tysięcy pacjentów w moim doświadczeniu, ja przyszedłem do wniosku, że żal by było, aby to doświadczenie, aby ta praktyka po prostu tak zginęła. I chciałem
bardzo chciałem pozostawić coś dla ludzi po sobie, bo każdy z nas wie, że przychodzi czas, wcześniej lub później, kiedy człowiek pozostawia to, co nie da się wziąć, jakieś majątki, pieniądze, wszystko reszta pozostawia, i odchodzi. To jest naturalne. Ale jeżeli człowiek coś stworzy i zostawi po sobie dla ludzi, to zostanie po nim pamięć i wdzięczność. I ta myśl mnie też wspierała w napisaniu książki, więc nie chciało się, aby doświadczenie przypadło po prostu tak. No i jeszcze jeden powód był u mnie do napisania książki o ozonoterapii dla każdego. Zauważyłem, że nie tylko w języku polskim, a w ogóle nie ma w piśmiennictwie książki, która by była napisana popularno-naukowej. Mi chodzi o popularno-naukowej książce. Bo ja przykładowo weźmę książkę profesora Antoszewskiego o ozonoterapii i zastosowaniu w medycynie i proszę sobie wyobrazić, że lekarz, który bierze do ręki tę książkę, powinien jeszcze dużo wyczytać. Dużo przemyśleć, zobaczyć, uzyskać informacje, dlatego żeby zrozumieć właśnie szczegóły, o których przypomnieć sobie wiele rzeczy z uniwersytetu, a nawet sięgnąć po bardziej głęboką wiedzę, dlatego żeby zrozumieć. Ta książka napisana dla specjalistów, którzy będą temu się uczyć. Więc w medycynie nie praktykuje się napisanie książek dla ludzi, które by pozwolili na głębokim poziomie zrozumieć procesy, które zachodzą w ludzkim organizmie, zrozumieć, jak te procesy są między sobą powiązani. Nie ma takiej literatury, która by wytłumaczyła osobie bez medycznego wykształcenia, co się dzieje właśnie, a człowiek chce tego wiedzieć, o tym wiedzieć. Więc zdecydowałem się, że taka książka jest koniecznie potrzebna, gdzie by każdy pacjent mógł wziąć i sięgnąć głęboko, głęboko w procesy, które zachodzą w nerkach, które zachodzą w wątrobie, które zachodzą w sercu. I mógł to przemyśleć, przełożyć na swój organizm i wtedy wywnioskować i o czymś rozmawiać. Zwykle to uważa się tak, podejście jest proste. Pacjent powinien mniej wie, spokojniej spi. No z tym ja jakoś nie chciałem się zgadzać. I spróbowałem, i tu już jestem przekonany, że mi się udało. Kiedy ja mówię, że pracowałem nad książką, zbierałem materiały, pytania pacjentów, literaturę studiowałem różną, bo dobrze posługuję się jak rosyjskim, tak i angielskim językiem, więc kiedy zbierałem te materiały, minęło 6 lat pracy. Ponad 6 lat nieco. I to takie wywołuje zdziwienie w niektórym stopniu. Sam kiedy pomyślę, to mi wydaje się tak, bardzo długo to potrwało. Ale kiedy moi czytelnicy, bo książka dopiero wydana nie tak dawno, to jest bardzo świeże wydanie, nie minęło 2 miesięcy, jak książka się okazała. Więc chciałem powiedzieć, że moi czytelnicy, którzy już przeczytali książkę, mówią, rzeczywiście wyczuwa się, że książka taką książkę nie da się napisać za 6 miesięcy czy nawet za rok. Więc to jest dla mnie przyjemnie, że wyczuwa się, pacjent potrafi, czytelnik potrafi docenić moją pracę. Jeszcze parę szczegółów, bo powinienem powiedzieć oczywiście o ozonie. Koniecznie powiedzieć o ozonie. Mam bardzo dużo materiałów, informacji, ale chciałbym powiedzieć o ozonie, bo wiele nie wiedzą o ozonie w Polsce. Więc pacjenci do mnie zwracali się. Przychodzimy do lekarza, pobieramy ozon, który w zasadzie jest szeroko uznany na świecie. Mamy dwóch producentów urządzeń w Niemczech. Mamy na szczęście producenta, bardzo utalentowany inżynier wyprodukował polskie urządzenie do ozonoterapii. Mamy urządzenie polskie. Mamy dwóch producentów w Rosji. Jednego producenta w Ukrainie. Producenta w Hiszpanii.
Mamy producentów w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, we Włoszech. Więc dużo urządzeń i ozonoterapia jest tak szeroko uznana, zwłaszcza na Zachodzie. Bo kiedy w Polsce było, zaledwie istniało w 2008 roku chyba dwa lub trzy ośrodka, to producent w Niemczech, bo tam dwa producenci są, czołowy producent w Niemczech podał statystyki, sprzedano 10 tysięcy urządzeń. Byłem bardzo zdziwiony, przepraszam, powiedziałem, jak może 1000? Nie, dokładnie potwierdzili mi, 10 tysięcy urządzeń było sprzedano w Niemczech. A taka jest sytuacja z ozonoterapią. Jest bardzo zbadana, dokładnie znana na poziomie naukowym, nie jest medycyną do końca niekonwencjonalną, a jest szeroko potwierdzoną na faktach medycznych, wnioski potwierdzone, wiele prac naukowych na ten temat istnieje, ale przychodzi pacjent do lekarza, któremu ja polecam stosować ozonoterapię, pyta, a lekarz, no jak zwykle mówi tak, lekarz naturalnie nie chce podważyć własnego autorytetu, więc mówi różnie. A wiecie, jak to bywa. W lepszym przypadku mówię, no nie znam się na tym, ale może zapoznam się, jak będę miał czas. Bo lekarze zwykle wyróżniają się od zwykłej osoby, można odróżnić tym, że nie mają nigdy czasu. Więc dlatego rozmieściłem na 9 stronie i zaraz to pokażę faktycznie w swojej prezentacji, którą zrobiłem ogólnie dla informacji o ozonoterapii. Pokażę zaraz, jak będzie tu, już chodzi. Zrobiłem specjalny wydruk, który można znaleźć w książce i kiedy pacjent przychodzi, może przeczytać, na jakich uniwersytetach, kto z profesorów, pod zarządzaniem profesora, doktora habilitowanego medycyny, profesora Zygmunta Antoszewskiego, bo on stał na czele polskiej ozonoterapii, kto z profesorów, na jakim uniwersytecie, na jakim wydziale przeprowadzał badania. I kiedy pacjent zaczyna rozmowę z lekarzem na temat ozonoterapii z tej strony, z tej informacji, lekarz już nie ma nic do powiedzenia, aby powiedzieć, że te wymienione 10 profesorów są, no, to jest taka masowym psychozem. Znaczy, nie daje się tego powiedzieć. Więc zaczynają to odbierać tak, zapoznam się, no nie mogę na ten temat specjalnie nic powiedzieć, ale już nikt nie olewa tematu. W związku z tym, z powyższym, co możecie zobaczyć, nie będę tego specjalnie jeszcze dodatkowo przeczytywał. Ozonoterapia stała się ogólnie uznanym, podkreślam, w światowym środowisku lekarskim sposobem leczenia, opierającym się na potężnej wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Nowoczesna historia. Chciałem parę słów powiedzieć o nowoczesnej historii ozonoterapii. Więc jestem jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Ozonowego na czele z profesorem Ireną Panikowską, doktorem habilitowanym. Ona pracuje głównie w balneologii, jest głównym balneologiem Polski. Na początku zrobiliśmy międzynarodową konferencję, którą przeprowadziliśmy w 2016 roku, którą słowem powitalnym był nas na otwarciu znany profesor Storunia, doktor habilitowany Andrzej Tretyn. Było nam bardzo przyjemnie, że on do nas przyszedł i taką uwagę udzielił właśnie sprawie ozonoterapii. I potem stało się kilku konferencji. Nareszcie w 2017 roku w lecie założyliśmy Polskie Towarzystwo Ozonowe. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na tematy ozonoterapii. Była troszkę kosmetologia. Kosmetologię ja odbieram nieco jako podłuże dla tam różnych środków kosmetycznych, bo chodzi o regenerację tkanki. Główne zadanie ozonu to jest regeneracja tkanki. I potem
oczywiście chorobach stawów i niedoborów immunologicznych. Osobiście znam jednego z czołowych specjalistów w Europie, może światowej sławy, chwały profesora, doktora Roberto Cardelliego. Ja z nim już kilku razy spotykałem się na konferencjach międzynarodowych. Jest to bardzo dobry specjalista od odnowy stawa kolanowego. I on stosuje ozon. We Włoszech działa mniej więcej tak, działają. 10 zabiegów ozonoterapii, jeżeli nie udało się staw zregenerować, to wtedy do sprawy biorą się chirurdzy. Dlatego i ozonoterapeuci cale, i chirurdzy syci. Więc nikt nikogo nie chce tam walczyć o pacjenta, każdy jest zadowolony. Ot. Moja praktyka jednak, no i profesor Cardelli z tym chyba powinien zgodzić się, potwierdza, że regeneracja każdego stawu bez chirurgicznych operacji, a tu ja przeprowadziłem oczywiście ze zgodą pacjentów, uzyskaną od pacjentów, przykłady kliniczne, gdzie ja pokazałem, jak przez przypadek, gojąc rany nie gojącą się i tam troszkę pomagając na cukrzycy, my zlikwidowaliśmy zaawansowane degeneratywno-dystroficzne zmiany, to znaczy zwyrodnieniowe zmiany stawu biodrowego, kiedy pacjent jednoznacznie, ja by takiego pacjenta nawet powiem, nie wziąłbym na terapię, kiedy zobaczyłem jego zdjęcie. Udało się ten staw jakoś niezauważalnie dla siebie zregenerować, bo rana zagoiła się i pacjent normalny, który miał ranę na podeszwie, stał, nadepnął i powiedział, że jego już nie boli nic. Ja wysłałem tego pacjenta do ortopedy, tylko polecałem mu pójść do innego ortopedy, nie do tego, który jego pierwszy raz wysyłał, na wszelki przypadek, do operacji, aby też drugi specjalista powiedział swoją niezależną opinię na ten temat. Okazało się, że pacjent jeszcze sprytniejszy okazał się ode mnie i powiedział, że jego bolała druga noga. Więc ortopeda zrobił porównywalną rentgenografię i stwierdził, że ta jakby chora, że ta zdrowa taka sama jak chora. Więc ja zobaczyłem zdjęcie, nie zobaczyłem różnicy. Byłem bardzo zdziwiony, bo na zdjęciu widać około 1,5-2 cm szczeliny w stawie biodrowym. I ten przypadek opisałem. Znaczy zastosowanie ozonu w leczeniu boreliozy był u nas oczywiście pan Jacek Gąsiorowski, doktor nauk medycznych z Wrocławia, z Wydziału Chorób Zakaźnych. Bardzo dokładną i ciekawą informację nam podał. Była duża dyskusja o stosowaniu ozonu w boreliozie. I dowiedziałem się bardzo ciekawe rzeczy. Dowiedziałem się, że 80% ugryzionych przez zainfekowanego kleszcza nie chorują na boreliozę. W związku z tym, że ich odporność, tylko odporność, nie antybiotyki, niejakie żadne cuda, tylko odporność własna potrafi pokonać borelię. I u nich zostają immunoglobuliny G. Te pacjenci całe życie mają odporność, ale już na borelię prawie małą szansę zachorować. I tylko 20% ugryzionych, a więc mamy średnio około 25% infekowanych kleszczy, więc średnio u nas wychodzi 5% tylko ugryzionych osób choruje. Ale ja dalej jeszcze specjalnie z czasopiśma Wiedza i Życie, i to pokażę na samym końcu, wypisałem dane, które Państwu chętnie przedstawię i przekonacie się, jak można przekonać się. Dowiecie się, jak można przekonać się, jest borelioza czy nie ma. Aktywna choroba. Na 200% jak można przekonać się, taki sposób jest. No na tym, u mnie na ostatnim slajdzie, więc ja pokażę potem. Ot. Jeszcze chciałem powiedzieć o ogólnych działaniach ozonu, jeżeli książka stosuje się ozonu. Oczywiście ogólnie uznane, tak, bakterie, grzyby, wirusy zabija, ale jak zabija wirusy? Aktywuje interferony, tak zwany jeden z podgatunków cytokin, białko immunologicznych. I te interferony potrafią z wirusami walczyć. Powiemy, struktury drobnomolekularne, takie jak wirusy czy grzybek, ozon z tymi infekcjami bardzo dobrze sobie radzi. Natomiast bakteriami jest nieco inaczej.
Ozon osłabia bakterie, zwiększa przenikalność komórki bakteryjnej, ale nie tylko bakteryjnej, ale wszystkich komórek, zwiększa przenikalność komórki bakteryjnej, zwiększa szanse na rozpoznanie układu odpornościowego, aktywuje produkcję T limfocytów i B limfocytów, znaczy antygenów przez B limfocyty i w związku z tym nasza odporność działa skuteczniej i potrafi infekcję zwalczyć. Jeżeli pacjent stosuje antybiotyk, o tym też napisałem, bo takie zdarza się i niekiedy trzeba to zrobić, to skuteczność takiego leczenia w połączeniu z antybiotykiem wzrasta dziesiątki razy. Jeżeli pacjent ma szansę na 100% nie pokonać infekcji z antybiotykiem, to raczej w połączeniu z ozonem ma szansę na 99% tę infekcję pokonać. Przekonałem się w tym, lecząc bardzo skomplikowane zakażenia, więc efekty uzyskałem dobrze. Nie ma skuteczniejszego sposobu w gojeniu ran, nie gojący się ran, dlatego że ozon w pierwszej kolejności regeneruje, on dotlenia i robi to, co my nazywamy holistycznym leczeniem, holistycznym działaniem na organizm. Bo my nie używamy dla czegoś, zapominamy, że w języku polskim jest precyzyjne i dokładne słowo całościowe działanie na organizm. I wykorzystujemy to od słowa whole, angielskiego holistyczne podejście. A czy nie prościej byłoby, żeby pacjent nie pomylił i nie pomyślał, że to wszystko, co z masłem i bez masła powinien używać? Od, dlatego, że holistyczne, całościowe podejście to jakraz i mówi się o tym, że my dajemy, zwiększamy dotleniające właściwości krwi, organizm lepiej, bo my zwiększamy rzeczywiście na trwały okres, ozon i czyści erytrocyty, znaczy od tlenku węgla blokujących substancji, sprzyja szybkiej wymianie krwi, sprzyja odnowie komórek, sprzyja wchłanianiu w jelicie grubym i cienkim, znaczy sprzyja wchłanianiu aminokwasów, niezbędnych substancji i organizm ma z czego budować. I tylko organizm dostaje energię, co on robi? A on robi bardzo prostą rzecz. On włącza mechanizmy, o których już wiemy. O których wiemy nauka medyczna. On włącza również i reguluje mechanizmy, o których jeszcze tylko możemy się dogadywać. A również włącza i reguluje mechanizmy, o których my możemy wiedzieć lub będziemy z pewnością wiedzieć za 500 lat, za 1000 lat. I wtedy wynikną tabletki, które będą mogli w jakimś stopniu na jakieś procesy bezpośrednio zadziałać i ozon zastępować, zastępować całościowe podejście do organizmu. A my to mamy to w zasięgu ręki. Obniżenie poziomu cukru przy cukrzycy. Powiem tak, komuś udaje się całkowicie się wyleczyć. Komuś udaje się pozbyć się skaczącego cukru. Komuś udaje się obniżyć, przejść z insuliny na zioła i takie się zdarza. Więc tu trudno powiedzieć, że my możemy każdego pacjenta wyleczyć, bo cukrzyca to jest, jeżeli wziąć chorobę, to teraz zaczęli działać. Typu 1, typu 2. Insulinozależna, insulinoniezależna. I im więcej my będziemy wiedzieć, tym więcej okaże się rodzajów tej cukrzycy. Dlatego nie ma nic dziwnego, że to same schorzenie my klasyfikujemy tylko z powodu jednego symptomu podwyższenia cukru, a już wtedy zaczynamy oczywiście dobierać najróżniejsze środki, bo leczenie cukrzycy, całe szczęście, że jest insulina, całe szczęście, że są środki, które obniżają cukier, ale czy powinien pacjent z tego cierpieć, czy powinni zanikać niego naczynia, czy powinny zanikać nerki, czy powinien pacjent z tego powodu tracić wzrok, słuch, czy patologia serca powinna się rozwiać? Nie powinno, więc ozon chroni takich pacjentów. Następna sprawa, już czasu widzę, bo mam jeszcze z 5 minut, nie więcej, tak? Następna sprawa, powiem tak, dużo przykładów tu ciekawych uzbierałem, nie mam za dużo czasu, więc chciałbym tylko włączyć parę nagrań,
parę nagrań, aby przekonaliście, jak u mnie leczył się pacjent z praktycznie nieuleczalnym stanem, bardzo poszerzony zawał, i on faktycznie, że zregeneruje ten mięsień, medycyna akademicka mówi, jest to niemożliwe. I teraz ja jego nagranie chciałbym, zaraz ja tu, o. Jego nagranie chciałbym przedstawić, żeby posłuchaliście rozmowy z pacjentem. Bo wszystkiego niestety nie da się powiedzieć. Dzień dobry. A czy mogę rozmawiać z panem Włodzimierzem? Dobrze słychać? Czy telefon jest w drugiej stronie? Aha. A Andrzej Lamskoruński, czy nie przeszkadza? Tak, nie. Słucham. No właśnie, bo ja teraz to, co właśnie nad czym pracowałem długie lata, skończam pisać. Przysłała mi na całe szczęście pani Małgosia, bo ona teraz rządzi na tych grenadierów. Przysłała mi historię choroby ze skanowaną. Ja tu oczywiście całego nazwiska nie wskazuję, tylko piszę pacjent S, 49 roku, rodzenia Warszawa. Można tak być. Tak, jak najbardziej. Ot. I tu opisuję, ale mi interesuje parę pytań. Jaka to była strona, jaka to była, znaczy stan pozawalowy, ale ja wtedy nie zapisałem w historii, jaki to był obszar, to była ścianka cała, czy co to było? Tylna ściana. Tylna ściana. Dobrze, ja sobie już zaznaczyłem, że tylna ściana. I to właśnie potwierdziło się i na elektrokardiogramie, i na USG, że to wszystko się rozeszło. Tak. Aha. A ciśnienie, bo wtedy pamiętam... Echo. No, echo to jest jako... Jakieś ślady tam, bo rozeszło się, tak? No tak. A, no to dobrze. I jeszcze chciałem spytać, a jak z tym ciśnieniem u pana? Bo ciśnienie było 157 na 91, jak pan przyszedł. A teraz już jest lepiej z ciśnieniem, czy ustabilizowało się właśnie? Generalnie się ustabilizowało i jest to w granicach 130 na 80. Na 80. A pobiera się... Rzadko kiedy. Tak. Rzadko kiedy. Aha. I tam skacze sobie jakoś. Aha. A czy pan pobiera jakieś te środki na nadciśnienie? Na nadciśnienie to jest... Co ja biorę? Ja biorę... Bisokard? Ja jeszcze chciałem spytać, a włosy jak, bo tam czarnili trochę. Z powrotem siwieją. No więc ja chciałem do tego nawiązać i dlatego mówię, że już co prawda nie byliśmy, niedługo chyba będzie rok, jak nie byliśmy na terapii. Ale włosy w dalszym ciągu mi się ciemnieją. O, proszę bardzo. Proszę tak bardzo. Jakby z rozpędu i nie chciałyby się zatrzymać. Żona mówi, że niedługo będę całkowicie czarny. Ja słucham. O, to już następne, ale ja widzę... Ja widzę, że ja już nie zdążę, ja tylko ostatnią informację o boreliozie, jak przekonać się obiecałem, bo oczywiście z książki dowiecie się bardzo dużo. Tu jest jeszcze nasza właśnie doktor Natalia, która studiowała w Chinach medycynę chińską na Uniwersytecie w Lanzhou, ukończyła tam medycynę chińską i skutecznie mi pomaga w leczeniu pacjentów w tym właśnie całościowym podejściu. Tak wygląda książka, a teraz ja pokażę. Widać tu, proszę zwrócić uwagę na podkreślone. Czułość testu ELISA 30%, Western Blot 60%, więc nie korzystajcie z tych, bo pójdźcie do wróżki i wróżka powie Państwu z pewnością 50-50, czy macie boreliozy, czy nie. O. Następna sprawa, że nowy ELIS POT ma czułość powyżej 95%. Ale skupiłbym się na tym właśnie, kto potrzebuje, na teście Lyme Spot.
szeroko wykorzystywanym w Niemczech, ale podobnie w Warszawie można już pobrać krew i oddać na ten wynik. I ona pokazuje rzeczywiście, co to znaczy. Dostarcza dodatkowo ważne informacje, czy występuje aktywna, czy bierna infekcja. To znaczy, czy jest pacjent nosicielem immunoglobulina G, czy on rzeczywiście jest chory. To jest ważne. I druga sprawa, którą jeszcze do tego chciałem dołożyć, test ELISA, jak opublikowana wówczas przez amerykańskie National Center of Biotechnology Information, ocena była jednoznaczna. Test ELISA nie powinien być stosowany do określenia zakażenia krętkami Borrelia. To, co teraz przez Fundusz Zdrowia w Polsce robi się. I przepraszam, oczywiście zatrzymałem. Chciałem powiedzieć dużo więcej, ale i tak bardzo wdzięczny wszystkim tu za to, że słuchaliście mi. I mam nadzieję, że dałem jakąś ciekawą, cenną informację. Niestety nie mogłem więcej. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.